Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj mam dla Was przepis na taką szybką sałatkę do grilla. Może to być również forma lunchu lub jako dodatek do obiadu. Jest to przepis z najnowszej aktualizacji bazy przepisów, który niedawno, kilka dni temu, firma Kobo wprowadziła do robota kuchennego. Zapraszam Was zatem na film z przepisem i jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczmy zatem, co będzie nam potrzebne do przygotowania tej sałatki. Są tutaj składniki z przepisu podstawowego, jak również moje dodatki. W przepisie podstawowym mamy miks sałat, zatem mamy tutaj przygotowany. Mamy dwa ząbki czosnku, jest sok z cytryny, musztarda, miód oraz po pół łyżeczki soli i pieprzu oraz oliwa. I teraz jeszcze ode mnie będzie feta, słonecznik prażony oraz pomidorki. Zabieramy się za przepis. Tutaj mamy przepis na sałatkę na grilla. Wciskamy OK. Zawsze na pierwszym ekranie mamy wymienione wszystkie składniki. Wciskamy dalej. Tutaj mamy zawsze możliwość zważenia tych składników, ale na każdym etapie przepisu mamy dokładnie te same funkcje, dlatego wciskamy dalej. I teraz w pierwszym etapie do garnka wkładamy dwa ząbki czosnku. To sobie odłożę to naczynie do gotowania na parze, dzisiaj go nie wykorzystamy. I teraz bierzemy dwa ząbki czosnku i wkładamy do garnka. Wciskamy dalej i teraz przez 5 sekund na dosyć wysokich obrotach 7,5 robot nam posieka ten czosnek. Start! Czosnek jest posiekany, skarniemy go na dno naczynia, wciskamy dalej i dodajemy wszystkie pozostałe składniki, które są tutaj wymienione. Zaczynamy od oliwy z oliwek, 40 g, wagę mamy wyzerowaną i wlewamy oliwę z oliwek. Dokładnie 40 g. Teraz sobie dodamy dwie łyżeczki musztardy, sok z cytryny 15 g. Mamy dwie łyżeczki musztardy. Wyzerujemy wagę i wlewamy sok z cytryny. I teraz sobie damy łyżeczkę miodu płynnego. I zostały nam jeszcze przyprawy. Sól i pieprz do smaku. Zamkniemy pokrywę. Wciskamy dalej i przez 15 sekund na obrotach 4 robot nam wymiesza zawartość garnka. Start. Już mamy ostatnią sekundę i teraz w zasadzie sos już mamy gotowy. Wszystko się fajnie połączyło. No i teraz już sobie polewamy naszą sałatkę. Teraz jeszcze od siebie dodam pomidorki koktajlowe. Ja mam takie malutkie, to nie muszę ich kroić na połówki. Większe można sobie pokroić. Dodamy sobie jeszcze kawałki fety. Całość delikatnie wymieszam, żeby ten sos rozprowadzić po całej sałatce. I górę posypię sobie jeszcze prażonym słonecznikiem. No i mamy gotową sałatkę. Pokazałam Wam, jak w bardzo prosty sposób przygotować sobie taką pyszną sałatkę do grilla. W robocie kuchennym Kobo 7 znajdziecie bardzo dużo przepisów właśnie na takie szybkie dania. Są one pokazane bardzo intuicyjnie, dlatego każdy sobie z nimi poradzi. Zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale. Filmy są podzielone na kategorie, dlatego z łatwością odnajdziecie to, czego akurat szukacie. Zachęcam Was również do obejrzenia mojego filmu z poradnikiem, jak funkcjonuje robot kuchenny Kobo 7. Przedstawiam tam podstawowe funkcje. Jest to świetny film dla tych osób, które chciałyby bliżej poznać właśnie funkcjonowanie robota Kobo 7. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, a jeśli filmik Wam się podobał, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.